Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jest poniedziałek, 25 kwietnia 2022 roku, a my się dzisiaj zastanowimy na bardzo szybko. Ktoś mi pisze na Messengerze, jak tylko zaczynam nagrywać, to jest niesamowite. Czy też tak macie, że jak coś zaczynacie robić, to zaczynają wam ludzie pisać, nic nie piszą przez cały dzień, a później piszą? To ja, witajcie w świecie Kroksa. Ale dobra, wracając do tematu. 26 kwietnia, czyli jutro, we wtorek, doczekamy się Sim Update 9. Spoko, bardzo czekaliśmy na ten Sim Update 9. Co on poprawi, co on zmieni? Dużo rzeczy zmieni i dużo rzeczy poprawi. Nie o wszystkich dzisiaj rzeczach będę mówił. Taką development roadmap możecie sobie znaleźć na różnych stronach związanych z MFS-em. I to wszystko oczywiście jest podzielone na miesiące. Jesteśmy w kwietniu. Oczywiście mieliśmy już poprawki do SDK, czyli do Software Development Kit, czyli do tych rzeczy, które deweloperzy dostają, aby tworzyć dodatki. Jak widać, tych development kitów, tych update'ów do tego SDK jest dosyć dużo w kwietniu. No i spoko, niech ich będzie, bo to ogranicza twórców do tego, aby robili dodatki. I ja się bardzo cieszę, że MFS czy Asobo, które tworzy symulator, podchodzi do tego w ten sposób. No i okej, ale tak, my się nie możemy doczekać Sim Update 9 26 kwietnia, ponieważ to dotyczy bezpośrednio nas. Dzisiejszy odcinek nie będzie jakiś zbyt długi, ponieważ nie ma zbyt wielu rzeczy, które mogłyby was zainteresować. Bo wiele rzeczy, które będą wprowadzone w tym Sim Update 9, po pierwsze, ich nie dostrzeżecie na pierwszy rzut oka. Można o nich wspominać, można o nich mówić, ale rzeczywiście ich nie dostrzeżecie. Sim Update 9 i Famous Flyer 2 GB R2, czyli kolejny samolocik, jakiś drobniutki samolocik, który Asobo postanowiło wprowadzić do symulatora. Oczywiście ci, którzy jarają się tymi wszystkimi nowymi samolotami, mogą się cieszyć, no bo coś nowego będzie, ale bez rewelacji. Bardziej historia, bardziej coś takiego klasycznego dla fanów klasyki i tak dalej, i tak dalej. Co jest dalej? W maju oczywiście będziemy dalej mieli update'y SDK, no i w maju 17 maja dokładnie będziemy mieli World Update 9 i to będą Włochy, Malta, dlatego będziemy sobie czekać. Local Legend 17 maja. Mówi się o tym, że to będzie Antonow 225. Zakładam, że to będzie Miria, która ucierpiała podczas konfliktu zbrojnego na Ukrainie przez ruskich najeźdźców. No i oczywiście World Update 10 jest zaplanowany na czerwiec. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądało. Nie mamy żadnych informacji. Zakładam, że jednym z ważniejszych tych update'ów jest ten, który właśnie jest przed nami, czyli ten kwietniowy, ponieważ twórcy samolotów trochę od niego uzależniają swoje premiery. Nie tylko PMDG, na które czekamy, ale również na przykład Just Flight swojego BAE-146 czy Mad Dog MD-80 właśnie uzależniają od tych update'ów, które się pojawią. Jak widzicie, być może najistotniejsza data będzie 28 kwietnia, czyli już niedługo, nie wiem, środa, czwartek, właśnie ze względu na to, że kolejny SDK wejdzie, update, i być może od niego dużo zależy również. Jak będzie, tego jeszcze nie wiemy, spodziewamy się różnych rzeczy. No i dobra, przechodzimy do omówienia sobie tych rzeczy, które się pojawią i zostaną naprawione w MFS-ie w 26 kwietnia. Jestem na stronie flightsimulator.blog, jakby ktoś chciał sobie wejść, to tutaj taki news jest o tym właśnie, co się pojawią, jakie zmiany się pojawią. No i przede wszystkim Asobo koncentruje się na tym, jaki głos mają ludzie w tym wszystkim, bo ludzie są najważniejsi. No i chłopaki robią kilka poprawek. Przede wszystkim Popcorn Cloud Science Sim Update 8. To jest bardzo ciekawy bug, który się pojawił właśnie przy Sim Update 8, tak zwany Popcorn Clouds. Na czym to polega, już wam pokazuję. Tutaj ludzie dawali przykład tego, że z takich chmurek, które ładnie się rysują w MFS-ie 2020, robią się takie chmurki. Jakieś takie pojedyncze wyglądają rzeczywiście, jakby popcorn ktoś rozsypał po niebie. No i tych zgłoszeń było bardzo dużo. Ktoś tutaj ładne zdjęcie chmurek daje i zaraz gdzieś na dole powinno być zdjęcie popcornów malutkich. O, proszę bardzo, od razu przykład jest. Choć tam ludzie się też burzyli, że to nie jest do końca błąd, że to może jest jakieś odzwierciedlenie pogody, ale z drugiej strony Asobo przyznało, że to chyba jednak jest błąd i postanowiło zrobić tutaj jakiś mały pyki-myki, żeby ten popcorn cloud usunąć. Więc to jest pierwsza zmiana, która dojdzie nam w Sim Update 9. Kolejna rzecz to jest oczywiście, panowie z Asobo będą poprawiać stabilność samego symulatora i kilka tych rzeczy,
które pojawiały się na przestrzeni ostatnich miesięcy, a więc niestabilności i związanych z nim CTD, crash to desktop, czyli crashów do pulpitu, crashów. Jakoś się tam odmienia. To jest spoko, bo ostatnio tych crashy jest bardzo dużo. Co mnie cieszy, to przede wszystkim tutaj dostało coś 72 głosy. Spad next at FSUPC seems to be causing CTD. Co to oznacza? To oznacza, że fajnie, że oni dostrzegli, że programy zewnętrzne bezpośrednio ingerujące w MFS-a, czyli FSUPC i Spad next powodują crashe. Najprawdopodobniej zależy to od samego symulatora, więc starają się dostosować kod tak, aby już te crashe się nie zdarzały. Spad next to jest program do ustalania różnych fajnych przycisków na naszych przepustnicach, na naszych joystickach, na naszym sprzęcie zewnętrznym, który mamy na biurku. A FSUPC to jest w ogóle jeszcze istotniejszy program, ale powodujący problemy. FSUPC na przykład odpowiada, kojarzycie taki program jak Looker Tool, czyli dodatkowa taka imersja, która się pojawia w symulatorze. Dzięki niemu bezpośrednio te programy mogą funkcjonować, ściągać telemetrię, niektóre funkcje jak pushbacki, jak różne inne kwestie właśnie dzięki temu programowi łączą się z tym programem zewnętrznym i dzięki temu to wszystko funkcjonuje. No i ja miałem dużo wątpliwości co do FSUPC, dlatego w pewnym momencie też przestałem korzystać z Looker Tool, który z FSUPC korzystał, bo miałem wrażenie, że FSUPC powoduje crashe. I chyba się mocno nie pomyliłem, ponieważ jeżeli asobo się za to zabiera, to znaczy, że tak jest. Dlatego FSUPC zostanie naprawione w Sim Update 9. Kolejne świetne informacje. Mam nadzieję, wiecie, trochę za sobą jest tak, że oni jedne rzeczy naprawiają, drugie psują. Ja mam nadzieję, że to będzie full naprawa, że Spadnext, jak i FSUP rzeczywiście otrzymają jakieś tam tutaj cudzysłów wsparcie, bo z tym wsparciem było tak różnie na przestrzeni ostatnich miesięcy. Kolejna rzecz, którą można sobie wyczytać, która pojawiła się 21 kwietnia, jest to, co nie pojawi się w Sim Update 9, a co będzie się pojawiało w kolejnych Sim Update'ach. Przede wszystkim Implemented Weather and Terrain APIs. To jest to, żebyśmy mogli widzieć na naszych Navigation Display zarówno pogodę, jak i nasz teren, który samolot może zlokalizować albo który wykrywa przed nami, to według tego, co jest tutaj napisane, on nie będzie absolutnie w Sim Update 9, tylko będzie w Sim Update 10 plus. Ten plus może oznaczać to, że albo w Sim Update 10, albo w kolejnych Sim Update'ach, które się pojawią do symulatora. Więc tutaj od razu małe sprostowanie, bo ludzie pisali na przykład u mnie na Discordzie, że to będzie w Sim Update 9. Nie będzie tego w Sim Update 9, będzie to w Sim Update 10. Ja się z tego nie cieszę, bo to powinno być już zaimplementowane w tym najbliższym, ale widać, że sprawiło im to ogromną trudność. Coś, co Was na pewno nie będzie obchodziło, to jest Chinese Localization DirectX 12, czyli coś, na co również czekamy, bo ten DirectX 12 na razie nie jest takim aspektem w symulatorze, który by działał stabilnie i fajnie, więc DirectX 12 na 100% pojawi się w Sim Update, nie na 100%, Sim Update 10+, więc będzie albo w Sim Update 10, albo w kolejnych, albo pojawi się w Sim Update 10 i będą do niego kolejne aktualizacje w kolejnych Sim Update'ach, a on by się przydał, jeżeli chodzi o kwestię płynności i tego, jak nasz komputer funkcjonuje w środowisku z Microsoft Flight Simulator 2020, więc kolejny, i też to widziałem na moim Discordzie, ludzie pisali, że będzie w tym Sim Update 9 DirectX. Myliliśmy się, powiem tak, i nie będzie, więc 10+, więc jeszcze przyjdzie nam na to przynajmniej miesiąc poczekać. Co tutaj jeszcze jest? Wsparcie dla DLSS-a, to jest kolejny mit, który się pojawiał, że on będzie w Sim Update 9. To jest już prawie gotowe i oni tam ostatnie rzeczy w nim dopracowują właśnie jeżeli chodzi o platformę PC i to będzie Sim Update 10, czyli za miesiąc się to dopiero pojawi. Za miesiąc albo dwa miesiące, nie pamiętam kiedy był kolejny Sim Update w symulatorze, przynajmniej w tej roadmapie. DLSS to dla tych, którzy mają na przykład karty od NVIDII, to będzie bardzo, bardzo istotne wsparcie dla jakiegoś tam improvementu czy ulepszenia waszych klatek w grze. Ja się na tym nie znam, bo jestem na AMD, ale takie coś się pojawi i ci, którzy mają NVIDII, mogą się z tego bardzo, bardzo cieszyć. WASM support on Xbox. I to jest kolejna i tym razem chyba jeden z pierwszych newsów, który mogę przekazać dla Xboxowców, że to jest bardzo dobra dla Was informacja. Co to jest WASM? Robert mi to tłumaczył, co to jest WASM, ale ja do końca Wam tego nie wytłumaczę. To jest technologia, która będzie pozwalała twórcom dodatków robić fajne samoloty na Xboxa również. To nie będzie tak, że Xbox zostanie bez wsparcia i ten WASM, od którego bardzo dużo zależy w kwestii tworzenia dodatków właśnie do samolotów, różnych innych kwestii, no to się pojawi w końcu na Xboxie i będzie to wspierane i to będzie już za miesiąc. Nie, w kolejnym Sim Update,
słuchacie, to nie będzie za miesiąc. W kolejnym Sim Update'cie. Nie wiem, kiedy będzie kolejny Sim Update, to jest inna kwestia. Więc najprawdopodobniej można sobie wyobrazić, że w przeciągu tego roku zaczną się pojawiać również bardzo fajnie odwzorowane samoloty na Xboxie, bo twórcy tych samolotów dodatkowych, które oczywiście będą ileś tam kosztowały, dostaną do tego narzędzia, aby to robić, więc to jest super, super sprawa. Helikoptery do MFS-a Q4, czyli koniec roku 2022 i gliders, czyli nasze szybowce, również Q4 2022, a więc koniec tego roku. Myślałem, że to będzie wcześniej, ale oni tak planowali. Jak planowali, tak zrobią, czyli Q4. Pierwsze informacje mówiły o październiku, listopadzie 2022 roku i chyba te informacje zostają. Q4 2022, niezwykle istotne informacje. A więc na tej planszy kilka mitów rozwialiśmy, czyli przede wszystkim Implemented Weather i DLSS dla tych, którzy mają NVIDIA. Na pewno tego w Steam Update 9, czyli to, co pojawi się jutro, nie będzie. Kolejna DirectX 12, również kolejny mit rozwiany, że tutaj na 100% nie będzie tego w Steam Update 9, a więc jeszcze na pewne rzeczy usprawniające MFS-a będziemy musieli sobie poczekać. Moi mili, kolejna spoko rzecz to jest to, że pojawi się pewne narzędzie dla deweloperów. Dlaczego o tym mówię? Nie powinno nas to interesować, bo deweloperzy to deweloperzy, oni robią swoje dodatki i tak dalej, ale wydaje mi się, że to z perspektywy na nas, ludzi, którzy się tylko symulatorem bawią, a nie go tworzą albo tworzą dodatki, jest bardzo ważne. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że deweloperzy dostaną teraz narzędzie, które będzie pozwalało na to, aby dostać wszystkie odpowiedzi, jak samolot zachowuje się w powietrzu, czyli widzicie, w prawym górnym rogu jest masa danych o tym, jak powietrze opływa, o tym, jakie jest przeciążenie samolotu, jak mocno ten samolot sponiewierany przez powietrze, albo jak się zachowuje względem powietrza i względem fizyki. To jest, proszę Państwa, niezwykle, niezwykle istotne, bo to pokaże nam, jak deweloperzy teraz będą mogli te samoloty ulepszać. Bez takich danych było im trudno. Zakładam, że troszeczkę się poruszali po ciemku, trochę jak dzieci we mgle, a teraz dostaną naprawdę fajne narzędzie do tego, żeby poprawiać fizykę lotu, żeby poprawiać to, jak samolot w tym powietrzu się zachowuje. Dlatego to są kolejne bardzo, bardzo dobre informacje, jeżeli chodzi o ten Sim Update 9. I to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o to, co będzie tutaj naprawione. Oczywiście ci, którzy śledzą i ci, którzy śledzą fora i wszystko czytają na bieżąco, na pewno wyciągną z tego coś więcej. Ja wam powiedziałem o takich, co ja zdołałem przeczytać i to, co zdołałem rozszyfrować, to się pojawi, tak? I to są informacje dobre. Niedobre informacje są takie, że wiele rzeczy zaczęło być dostrzeganych, ale jeszcze nawet nie zostały rozpoczęte prace nad tym, żeby to naprawić. I to są rzeczy martwiące, bo wiem, że Asobo dużo rzeczy dostrzega, ale niezbyt wiele rzeczy naprawia. Jak sami widzicie, wiele jest tych napisów żółtych, under investigation, czyli dopiero wiedzą, że coś się dzieje, zaczynają to dostrzegać, ale jeszcze nie wiedzą, co się dzieje tak naprawdę. I gdzie w kodzie to mogą naprawić. Więc to są na pewno złe informacje. Przede wszystkim złą informacją jest ta informacja, która jest tutaj, którą dostrzegłem przed chwilą. Constant CTD after styczniowy update 2022. Czyli nieustanne crashe, które pojawiają się w MFS-ie po styczniowym update'cie. Nie wiedzą, co się z tym dzieje i dlaczego tak się dzieje. Więc ci, którzy mieli crashe i cały czas mają te crashe, mogą się spodziewać, że również te crashe mogą występować. I kolejny, który dostał 44 głosy, crashing to pulpit, bo nie lubię czytać tego słowa po angielsku, under investigation, a więc cały czas niestety te nasze crashe, które się pojawiają, najprawdopodobniej będą się cały czas pojawiać. A szkoda, bo stabilność tego symulatora to jest podstawa. Dobra, jeżeli dotrwałeś do końca, powiedz Kroksu, ty to jesteś. Nie, żartuję, nie musisz tego pisać. Fajnie, że byłeś do końca. Zostaw komentarz, zostaw łapkę, będę ci bardzo, bardzo wdzięczny. Jeżeli zasubskrybowałeś, to tym bardziej się cieszę. Jeżeli chcesz jakieś kolejne odcinki, napisz mi pomysł w komentarzu, ja chętnie się do wszystkiego odniosę i kolejne Sim Newsy się będą regularnie na kanale pojawiały. I komórka na sam koniec robi znowu boom i ktoś mi tutaj pisze. Proszę przestać pisać do mnie, jak nagrywam odcinki. Dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.